produkcja leci. Co nieco się urwie gdzieś tam zawsze, albo kolega zawinie dżerka. No i trzeba pracować. A tu proszę bardzo, najbardziej oryginalne matero na świecie. Z bombillą, mata się parzy. Naparza się po polsku, a nie po paragwajsku. A matero wzięło się stąd, że to był ten czerwony obudowa, to był piękny tutaj tłoczkowy zaparzacz do herbaty. A wstawiłem, bo się popołam po tego potłuk, wstawiłem słoik 0,9 litra, pasuje akurat na wcisk i mam najbardziej oryginalne matero na świecie. I krótki film o uzdatnianiu. Fluorokarbon. Zawsze przy agrafce jest najbardziej kurka wodna porysowany przez te kaczodziobe drapieżniki. W związku z tym, żeby go nie wyrzucać, posmarowałem go troszeczkę superglue i zacząłem owijać fluorokarbonem okoniowym 0,20. I tak sobie powijałem, przesmarowałem całość ponownie superglue i mam teraz przypon fluorokarbonowy naprawione. Tu przypomnę, że nie stosuję żadnych tulejek, tylko zalewam, robię omotkę tak jak przy przelotkach. Zalewam to tym super glue i takie oczko zarobione na fluorokarbonie w wodzie go nie widać, bo tulejki zawsze trochę niestety widać. I bardzo dobrze się sprawdza. Przez kilkanaście lat jak to stosuję, nigdy się nie zdarzyło, żeby to puściło. Prędzej z tulejki się wyśliźnie niż z tego.